Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy omówienie patcha 9.17, który niedawno wszedł na serwery live. Tak więc zaczynajmy. Nowy bohater, Panteon, 5 sztuk złota, Smok, Strażnik. Będzie on stunował wszystkich na swojej drodze. Będzie targetował najdalszą postać. Stun na 4 sekundy, 6 sekund. Obrażenia magiczne w wysokości 15 i 30% maksymalnego zdrowia, ale będzie też nakładał głębokie rany. I dodatkowe obrażenia nieuchronne w wysokości 20% maksymalnego zdrowia przez 10 sekund, czyli coś jak Morello. Zobaczymy, jak ta postać będzie się sprawować w normalnej grze, czy będzie ona grywalna, bo jednak kosztuje 5 golda, tak więc ciężko ją będzie zdobyć. Zmiany systemowe. Koszt jednostek z pierwszej karuzeli wynosi teraz zawsze 2 złota. Tak powinno być. Jeżeli braliście postać, która kosztowała 1 golda, miała dobry item, to nie powinniście tak robić. Ghost Army, czyli niematerialne armie, otrzymują teraz premię wynikającą z cech. Jeżeli nie wiedzieliście, dlaczego duchy albo klony były tak słabe, to przez to, że nie otrzymywali synergii i dlatego mogliście je łatwo pokonać. Teraz tych łatwych walk nie będzie, szanse będą bardzo wyrównane. Jeżeli trafiliście w poprzednich patchach ducha 2 razy z rzędu w późnych etapach, to praktycznie gwarantowaliście sobie top 4, teraz tak nie będzie. Limit prędkości ataku został podniesiony z 2,5 do 5 jak błyskawica. Co to znaczy, że teraz górny cap na attack speed będzie 5,0 jednostek na sekundę. Czyli jeżeli zastakujecie 2 razy Ginso i gracie Rangersów i ta Wayne, na przykład na Wayne złożycie te Ginso i ona sobie podwoi ten attack speed, no to naprawdę będzie strzelać jak błyskawica. Jeżeli dacie jeszcze Hurricane'a do tego, to będzie ona nakładać pasywkę z prędkością 5 na sekundę na 3 targety. Tak więc myślę, że Hurricane Ginso Wayne może być teraz naprawdę dobra. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Noble zostały znerfione, tak więc myślę, że Rangersi mogą troszkę powrócić właśnie z Ginso. Opisy zostały zaktualizowane, bardziej przejrzyste, a wyświetlane liczby będą się skalować wraz z mocą umiejętności. To jest fajne, tak jak w normalnym League of Legends będą nam pokazywać, ile tak naprawdę postać bije z itemkami. Czyli będziemy mogli sobie obliczyć w grze, gdzie postawić postać, albo czy ona powinna zabić danego wroga. Zabójcy zostali przerobieni, aby można było troszkę bardziej na nich polegać. Zwiększono opóźnienie przed skokiem zabójcy, aby mógł częściej zyskać dostęp do tylnej formacji. Czy to jest dobra zmiana? Nie wiem, bo jeżeli skaczą później, to ten damage też zadają później, czyli ich totalny damage podczas jednej rundy będzie mniejszy niż był. Jeżeli macie 3 asasynów, to dotychczasowa premia z synergii była 125 obrażeń krytycznych, teraz zmniejszona do 75 obrażeń krytycznych, ale więcej szansy na trafienie krytyczne o 10%, tak więc możliwe, że składanie Infinity Edge'a na asasynów teraz będzie troszkę lepsze, bo przez to, że Infinity Edge ma 200% szansy, 200% obrażeń krytycznych, to zwiększenie tej szansy na trafienie krytyczne będzie tutaj bardzo pomagało. Na przykład na Zeda, jeżeli złożycie 3 lub 6 asasynów i dacie mu Infinity Edge'a, to może on zadać kosmiczny damage. Ale jest też druga strona medalu. Jeżeli złożycie 6 asasynów, to zwiększycie szansę na trafienie krytyczne o 25%. Co to znaczy, że z każdym basiciem macie 50% szansy na trafienie krytyczne i Phantom Dancer będzie bardzo, bardzo mocny, bo jeżeli ktoś złoży Phantom Dancera, to wytnie 50% waszych obrażeń, bo trafień krytycznych nie będziecie po prostu trafiać. Hextech, czas wyłączenia przedmiotu z 8 na 7 sekund został znerfiony. Czy to jest potrzebna zmiana? Myślę, że nie aż tak. Jest ona fajna, ale Hextechy nie były aż tak mocne. Szlachcic, czyli Noble, tutaj największa zmiana. Pancerz, odporność i pancerz z 60 na 50 punktów. Leczenie z 35 na 25. Gigantyczne nerfy. Myślę, że Noble teraz nie będą nawet i w A tierze, tylko po prostu spadną tam gdzieś na dno i coś innego będzie grywalne. Do tego też niżej będą nerfy innych postaci, które ze szlachcicami bardzo fajnie się skrywały, tak więc zobaczmy. Myślę, że już nie będzie ta kompozycja po prostu grywalna. Zwiadowca, czyli Rangersi, o czym wcześniej wspominałem, szansa na podwojenie prędkości ataku z 25-65 na 30-70. To jest to, o czym mówiłem. Jeżeli macie 4 Rangersów i Ginso na Wayne, to praktycznie zawsze ona podwoi sobie ten attack speed i będzie stakować to Ginso o wiele szybciej. Zmiennokształtnie będą teraz transformować się z nieco większą łatwością. Mówiłem kiedyś o Nidalee, nie jest ona najlepsza. Teraz przez to, że zabrali jej to 15 punktów many na transformację, może ona być całkiem ok czempionem na early game. Pancerz Jace'a troszeczkę zwiększony, nie będzie się on transformował przy maksymalnej ilości many, nawet jeżeli w zasięgu nie będzie nikogo, to jest fajna zmiana. Szywana Ignar, też zmniejszona mana. Myślę, że zmiennokształtni już byli dobrzy,
Jeżeli grało się pod Swaina Carry albo Szywane Carry, teraz mogą być jeszcze lepsi. Tak więc zmiennokształtnych jak najbardziej możecie brać pod uwagę jako kompozycję, która będzie grana w tym patchu. Yordle, szansa na unik też zwiększona o 5%. To jest ciekawe, bo jeżeli macie na przykład Gnara albo Kennena jako carry, macie 6 Yordli, jak ktoś gra asasynów, no to Yordlami powinniście teraz bardzo łatwo wygrać. A biorąc też pod uwagę to, że Noble nie powinny być grane, no to myślę, że Yordle mogą wrócić tutaj do mety. Bohaterowie Graves ulepszono interakcję z ognistą armatą, czyli z Rapidem, zachowują swoją premię do zasięgu, ale rozrzut pocisków ze strzelby jest ograniczony. Był taki bug, że jeżeli złożyliście dwa Rapid Fire'y na Gravesa, to on strzelał tak szeroko, że swoimi nabojami nie trafiał przeciwników. Warwick zdrowie z 600 na 650, fajny buffik tutaj na early game Warwicka. Lissandra tutaj duże zmiany, 50 HP więcej, mana zmniejszono o 40. Pierwszego ulta będzie kastować dłużej, ale każdy kolejny będzie o wiele szybciej kastowany. Obrażenia umiejętności 150 na 175, o 50 zwiększone na drugim poziomie, przeważnie na drugim, jak chcemy grać. Lucian drugi strzał bezwzględnego pocisku teraz skaluje się z prędkością ataku Luciana. Tutaj bardzo fajna zmiana. Gangplank, tutaj są właśnie te zmiany, o których mówiłem. Gangplank to była kluczowa postać, jeżeli graliście Nobli. Składaliście na Gangplanka Morello, Guardiana Angela oraz Silence'a i mieliście naprawdę fajne przejście w Noble, bo jest on i Gunslingerem, i Blademasterem, i łączył się z tymi Noblami bardzo fajnie. Tak więc te nerfy wraz z nerfami do Nobli myślę, że po prostu zabiją tą kompozycję. Leona też dostała tutaj lekki nerf o sekundę na drugim poziomie. Zmiany w leczeniu. O tym już troszkę mówiłem w eksperymentalnych zmianach Riotu, co chcieli wprowadzić, ale działa to tak, że głębokie rany, czyli to, co nakłada Morello, będzie znerfione do 80%, a nie do 100%, żeby nie wyłączało leczenia całkowicie. Ale do tego musieli też znerfić przedmioty, które po prostu leczą, czyli 10% w Blood Testerze, do 25% zmniejszone w Hexteku. Swain dostał dużego nerfa, myślę. I Redemption o 300 punktów. Naprawiono błędy. Tutaj niektóre błędy opłaca się przytoczyć. Takie jak Ahri nie będzie już używać swojej umiejętności na wrogach, którzy nie są w jej zasięgu. To był troszeczkę bug, marnowała ona swoją umiejętność. Lucian będzie teraz poprawnie aktywował efekty od ataku, gdy wyprowadzi pierwszy atak podstawowy po doskoku. On powinien nakładać Static Shiva, a tego Static Shiva nie nakładał. Naprawiono błąd powodujący, że Ludden Echo nie aktywowało się, gdy cel zaklęcia zginął. To był tragiczny błąd, jeżeli stakowaliście Ludden z Echo. Teraz jest naprawiony. I oprócz tego w sumie już nie ma co tutaj więcej mówić, tak więc to by było na tyle. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.